Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję i test coolera od firmy Be Quiet. Mowa tutaj o modelu Darkrock TF, czyli Top Flow. Cooler, który po prostu miarzy wydajnością i jakością wykonania, ale przy okazji też do najtańszych nie należy. Ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy już naszą recenzję. Darkrock TF to chłodzenie typu Top Flow. Oznacza to, że cooler skierowany jest ku górze. Całość ma spore rozmiary i potrafi schłodzić procesor o TDP do 220 W. Masa kompletnego zestawu to ponad 800 g. Rdzeń chłodzenia stanowi potężny radiator. Radiator ten ma ciemną barwę i wykonany jest z najwyższej jakości niklowanego aluminium. Posiada także cieszące oko elementy ze szczotkowanego aluminium. Radiator składa się z dwóch poziomów. Mniejszego, w którym umieszczono cztery heatpipy o średnicy 6 mm oraz dużego radiatora górnego, gdzie swój bieg kończy aż 6 rurek cieplnych. Podstawa stykająca się z powierzchnią procesora jest duża i idealnie płaska, dzięki czemu z pomocą dobrej pasty termoprzewodzącej poradzi sobie z najbardziej wydajnymi procesorami na rynku. Cooler kompatybilny jest ze wszystkimi rodzajami mocowań do płyt głównych pod procesory tak AMD, jak i Intela. W moim przypadku chłodzi procesor Intel Core i7 4790K, pracujący z częstotliwością bazową 4 GHz na rdzeń. Uzupełnieniem tego masywnego radiatora są dwa wentylatory Silent Wings o średnicy 135 mm. Wentylatory te, pomimo budowy oversize, są bardzo ciche i wydajne. Muszę też przyznać, że świetnie wyglądają. Nawet w przypadku montażu tylko jednego wentylatora poradzi sobie ze schłodzeniem każdego procesora. Dobrze, moi drodzy, komputer pracuje już dłuższy czas, ponad 2 godziny i mamy w tej chwili temperatury w spoczynku na pulpicie wynoszące od 30 do 33 stopni Celsjusza na procesorze Intel Core i7-4790K. Tak więc procesor wydajny, o odpowiednim poborze, no i też grzejący się bardzo mocno. Przypomnę Wam tylko, że poziom hałasów u mnie w studio to około 35 dB, jeśli wszystko jest wyłączane. Sprawdźmy sobie jeszcze szybko, jaka jest aktualnie temperatura tutaj w pomieszczeniu. 28,2 stopnia Celsjusza, więc jest zdecydowanie gorąco. Dlatego w 20 stopniach ten wynik byłby na pewno niższy. Dlatego też weźmy to pod uwagę. No i zobaczcie. Na razie bez obciążenia zrobimy sobie pomiar głośności. Poczekamy, aż sonometr się uspokoi. Zobaczcie, było niesamowicie 36,6 dB, więc bardzo niewiele powyżej tego tutaj szumu tła, ponieważ mieszkam w okolicy dość hałaśliwej, dlatego ten poziom szumu tła jest dość wysoki. Natomiast wentylatory tego chłodzenia nie spowodowały dużo większego hałasu. Tak w ogóle słuchając uchem, to praktycznie ich nie słychać. Są to w tej chwili jedyne wentylatory pracujące w komputerze, ponieważ karta graficzna GeForce GTX 980 Ti ma półpasywne chłodzenie. Jak widzicie, wentylatory się nie kręcą. Ale dobra, taki mamy poziom hałasu na pulpicie. Teraz pora obciążyć procesor. Damy mu tutaj troszkę w kość. Zobaczymy poziom dźwięku oraz zmierzymy też temperaturę. Odpalamy. Jak widzicie, momentalnie się rozgrzewa do 50 stopni i więcej. Test będzie trwał przynajmniej kilka minut, ale możemy w tym czasie już zobaczyć, jak te wentylatory się rozkręciły, jaki jest poziom hałasu teraz. Jak widzicie, hałas wzrósł aż do 39 dB. Oczywiście mówię to tutaj jak najbardziej żartem, ponieważ ten przyrost, jak na w pełni chłodzony procesor pod maksymalnym 100% obciążeniem, jest bardzo niewielki, ponieważ tylko o 2-2,5 dB, czyli tyle co nic. Pod względem komfortu, ciszy pracy mogę te wentylatory ocenić naprawdę najwyżej, jak się da. Świetna robota dla Be Quieta za wentylatory Silent Wings. Zobaczcie, kilka minut później procesor dostał już maksymalny wycisk. Poziom dźwięku wzrósł do 41
z haczykiem decybela, więc nadal bardzo cicho. Słychać, że te wentylatorki się rozkręciły już trochę bardziej i w tej chwili prawdopodobnie pracują już na swoich maksymalnych obrotach. A jeśli chodzi o chłodzenie, to zobaczcie, test trwa już kilka minut, a mamy tutaj 62 stopnie średnio. I przypomnę, że to jest bardzo wydajny procesor Intel Core i7. Jak widzicie, na 4 GHz teraz śmiga, więc ma prawo się grzać. Powiem Wam, że na boksowym chłodzeniu było 85, prawie 90 stopni. Ten procesor na tym chłodzeniu wytrzymał tylko jeden dzień, potem je zdejmowałem. A tutaj wynik jak najbardziej komfortowy, można spokojnie pracować, renderować filmy, nie trzeba się o nic martwić. No i ponownie szczytowy wynik 41,4 dB uznajemy za najwyższy hałas dla tego wentylatora. Drodzy, test, który przed chwilą oglądaliście, odbywał się dla jednego wentylatora. Dolny wentylator był rozłączony, teraz mamy podłączone już oba. Sprawdźmy jeszcze raz poziom hałasu. Na pulpicie praktycznie to samo, drugi wentylator nie powoduje zupełnie zwiększenia hałasu w obudowie. No i wartości chłodzenia podobne, natomiast teraz znów obciążamy i zobaczymy, czy dwa wentylatory dadzą radę bardziej schłodzić ten procesor. Więc zobaczcie, dwa wentylatory nie muszą się już kręcić tak szybko jak jeden, więc po prostu dają radę przy niższym poziomie hałasu. A przy okazji zobaczmy, jak z temperaturą. Również mamy o kilka stopni mniej, 56-58 stopni, więc bardzo, bardzo dobrze. Czyli dwa wentylatory dają sobie radę świetnie, ale jeden wentylator był w stanie schłodzić tą i7. I mieliśmy wynik przy maksymalnym stresie, już dwa wentylatory, poziom hałasu był o 0,5 dB większy niż w przypadku jednego, tak więc 42 dB. To jest już taka naprawdę górna granica dla obu wentylatorów pracujących jednocześnie na maksymalnych obrotach, chłodzących z maksymalną wydajnością. A na rdzeniach 60 parę stopni. No i czas na podsumowanie testów tego chłodzenia. Powiem Wam tak, poprzednio jak widzieliście w montażu na procesorze miałem konstrukcję bardzo podobną, ponieważ też typu Topflow z dużym radiatorem podobnej wielkości, z jednym wentylatorem zamiast dwóch, natomiast konstrukcja na mojej i7 sprawdzała się po prostu świetnie. Ale jak się okazuje, da się w podobnej wielkości, w podobnych kształtach zrobić coś jeszcze lepszego i po prostu wyniki na produkcie firmy Be Quiet są dużo lepsze. Przy okazji też, jeśli ktoś patrzy nie tylko na technikalia, a na aspekty wizualne, to ten cooler według mnie po prostu jest pięknie wykonany, wykonany z najwyższą jakością, z najwyższą dbałością o szczegóły. Po prostu wygląda świetnie w naszej obudowie. Wydajności nie ma co dużo komentować, widzieliście sami, jeśli mamy słabszy procesor, jakąś i3, albo niepodkręcaną i5, wystarczy nawet jeden wentylator. Do i7 i procesorów wydajniejszych firmy AMD polecam już dwa, bo wtedy jednak to chłodzenie jest wydajniejsze. No i przede wszystkim, moi drodzy, kultura pracy, cisza, cisza i jeszcze raz cisza. Nazwa firmy Be Quiet obowiązuje także w tym przypadku. Jest to zdecydowanie cichsze chłodzenie od mojego poprzedniego, pomimo że ma dwa wentylatory, a nie jeden. Tak więc pod względem technicznym to tutaj żadnych wad nie widzę. Jedyne co trzeba przeboleć, to jak na razie jeszcze dość wysoka cena tego coolera, ale pamiętajcie, że jest to nowość i ceny takich produktów będą prawdopodobnie stopniowo schodzić w dół. Aktualne ceny coolerów Be Quieta macie w opisie filmu, tak więc zachęcam do sprawdzenia. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Zaglądajcie też na mojego Facebooka, zaglądajcie też codziennie na kanał. Pozdrawiam Was, cześć!